Siemanko, witajcie w kolejnej, już czwartej części najlepszych wędkarskich patentów. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Zapraszam na film. Nie od dzisiaj wiadomo, że kukurydza to taka przynęta i zanęta, która sprawdza się doskonale. Tania, naturalna, smaczna rzecz, którą uwielbiają białe ryby, a i czasem skusi się na nią nawet drapieżnik. Dzisiaj skupmy się na tym, jak użyć kukurydzy w celu zanęcenia punktowego. Nie rozsypywać zanętowe dywany, a wrzucić kukurydzę w jedno, idealnie takie, jakie chcemy miejsce. Żeby skutecznie zanęcić punktowo, musimy kukurydzę albo wrzucić do koszyczka zanętowego, ale jeszcze lepiej, jeśli posłużymy się do tego siatką PVA. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli kukurydzę z puszki wrzucimy do siatki PVA, to nie zdążymy wrzucić jej do wody, ponieważ ta siatka się rozpuści. Co zatem zrobić, aby przygotować kukurydzę w taki sposób, aby umieścić ją w siatce PVA, a ta, żeby się nie rozpuściła? Należy ją zasolić. Otwórzmy sobie naszą puszkę kukurydzy w takim razie. Odlejemy niepotrzebną część wody, soku z kukurydzy. Takiego soku nigdy też nie wylewajcie na trawę czy do wody. On na pewno przyda się podczas łowienia. I teraz mamy dwie możliwości. Jedna z możliwości to posłużyć się plastikowym, foliowym woreczkiem. Nasypać do niego naszej kukurydzy i zasypać ją solą. Nie martwcie się, tej soli może być zdecydowanie więcej niż mniej. Najlepiej jednak, gdyby to była sól taka morska, krystaliczna, ale taka też się nada, ponieważ ryby uwielbiają sól. Będzie to niezwykle istotne również z początkiem sezonu, kiedy po zimie ryby będą chciały uzupełnić braki w mikroskładnikach, w mikroelementach. Tutaj również sól będzie bardzo pożądana i to może przyczynić się do lepszej skuteczności Waszych połowów. Zasypujemy sobie naszą kukurydzę. Dokładnie obtaczamy ją w soli i zostawiamy w ten sposób na około 5 minut, żeby sól dokładnie pokryła wszystkie ziarna kukurydzy. Natomiast drugi sposób, który polecam zdecydowanie, to stworzenie roztworu nasyconego z soli i w tym momencie mamy możliwość wrzucenia tam kukurydzy, każdego innego rodzaju przynęty. I również po takim namoczeniu w nasyconym roztworze soli zapakowania tego do siatki PVA. Nalewamy sobie wody i dosypujemy soli. Z lekcji chemii w podstawówce czy w szkole średniej wiemy, że rozpuszczalność soli, były takie tablice rozpuszczalności. Ja musiałem spojrzeć w internecie, bo absolutnie tego nie pamiętałem. Rozpuszczalność dla soli w temperaturze 20 stopni, jeżeli będzie woda, wynosi 36 gram na 100 ml wody. Jeżeli ktoś ma wagę jubilerską, to może sobie to odważyć, ale jest lepszy sposób na sprawdzenie, kiedy uzyskamy roztwór nasycony. Sypiemy sól. I zaczynamy mieszać. Mieszamy do momentu, kiedy sól zostanie rozpuszczona, a tak naprawdę do momentu, kiedy cała sól zostanie rozpuszczona, a każda wsypana dalej nie będzie się już rozpuszczała, wtedy będziemy mieli już roztwór nasycony. Jeszcze trochę.
Do tak przygotowanego roztworu wystarczy już teraz dodać tylko naszą kukurydzę i pozwolić jej się namoczyć. Swoją drogą, bardzo fajna kukurydza kupiona w Biedronce. Jest ona bardzo taka, można powiedzieć, jędrna i nie rozwali się na haczyku. Natomiast w niektórych sytuacjach zdecydowanie lepiej, jeżeli ta kukurydza jest bardziej miękka, bardziej rozmoczona. To zależy oczywiście od danej sytuacji. Otwieramy siatkę PVA i działamy. Pozostaje nam w takim razie wypełnić naszą siatkę kukurydzą namoczoną już w tym nasyconym roztworze solnym. I przygotować piękną kukurydzianą kiełbaskę. Ucinamy sobie resztę siatki. Ta siateczka pęknie dopiero, kiedy wpadnie do wody i sól zostanie wypłukana. Być może potrwa to chwilkę dłużej, niż gdyby nie było tego roztworu solnego, ale pozwoli nam to zanęcić punktowo, położyć sobie kukurydzę na podajniku do metod feeder albo bezpośrednio przewlec ją igłą i dorzucić do naszego haczyka w zestawie gruntowym. Polecam ten patent, zwłaszcza na wiosnę, kiedy ryby będą szukały słonych rzeczy. Kolejny patent podesłał mi mój dobry znajomy, zapalony spinningista, który ma doświadczenie z takimi rzeczami na co dzień i wykorzystuje ten patent również na co dzień. Porada od kanału ML Pike Time dotycząca mocowania gumek na główkach jigowych. I nie tylko. Bardzo często zdarzają się takie sytuacje, kiedy łowicie na swoje sztuczne przynęty, że pod wpływem brań ryb albo zadziorów, uwadów, które znajdują się w wodzie, gumka zsuwa się z główki i trzeba ją co chwilę poprawiać. Każde takie zsunięcie powoduje również deformację na samej przynęcie. Co zrobić, żeby tego uniknąć? ML Pike Time podpowiada, że wystarczy odrobina kleju w części górnej główki jigowej na sunięcie naszej przynęty i już mamy gwarancję dużo większej wytrzymałości. Polecam Wam używanie tego patentu w celu przedłużenia żywotności swoich ulubionych gumowych przynęt, a także polecam Wam bardzo fajny film na kanale ML Pike Time odnośnie malowania główek jigowych, które z pewnością też jeszcze zwiększy atrakcyjność Waszych przynęt i pobudzi drapieżniki do ataku. Być może jest to oczywista oczywistość, ale nie wyobrażam sobie wyjazdu nad wodę bez ściereczki, ręczniczka, bądź nawet starej koszulki, która ma posłużyć w roli właśnie takiej ściereczki. Ja osobiście polecam Wam materiał mikrofibry, który idealnie nadaje się do czyszczenia rąk. Taki materiał, taką ściereczkę zwilżamy sobie delikatnie, jeżeli będzie wilgotna, to jeszcze lepiej. Bardzo często jest sytuacja, w której po złowieniu ryby zostaje nam śluz na rękach. Samą rybę uwalniamy, bo nie zawsze mamy dostęp do tego, żeby podejść do wody. A ręce wycieramy w nasze rzeczy. Miejcie przy sobie zawsze jakąś ściereczkę, jakiś ręczniczek, bo naprawdę zaoszczędzi to czasu, zaoszczędzi to dodatkowych ruchów i po prostu szybko pozwoli uporać się z brudnymi rękoma. Kolejny patent również pozwoli Wam zachować czyste ręce lub bardziej czyste, niż gdybyście go nie używali. Zresztą regulamin amatorskiego połowu ryb mówi o tym, że stanowisko, na którym wędkujecie,
obręb 10 metrów wokół tego stanowiska powinien być czysty i nikogo nie będzie to interesowało, czy to wasze śmieci, czy pozostawione przez poprzednika. Uważam, że warto zaopatrzyć się w parę rękawiczek, która kosztuje dosłownie złotówkę bądź 2 złote. A podczas sprzątania takiego stanowiska, czy to po kimś, czy po sobie, po prostu zabezpieczy wasze ręce. Dodatkowo w każdym sklepie spożywczym na dziale z pieczywem jesteście w stanie znaleźć tego typu rękawiczki. A i tak przeważnie przed wyprawą na ryby wchodzimy do takiego sklepu, żeby kupić jakieś buły na podróż. Zakładając tego typu rękawiczkę, mamy jeszcze większą gwarancję, że nasze ręce pozostaną czyste. Tym bardziej w sytuacji, jeżeli mamy różnego rodzaju skaleczenia na dłoniach. Wtedy taka rękawiczka chroni nas przed każdym syfem, który mógłby się dostać do na przykład rany, którą mamy już na ręce. Jeżeli połączymy te dwie rzeczy, to zyskujemy wodoodporną rękawiczkę, która dodatkowo jest dużo trwalsza na uszkodzenia mechaniczne. Polecam wam ten patent, polecam wam dbać o swoje dłonie, jeżeli są skaleczone, tym bardziej. A to nie kosztuje nic. Kolejny patent, który chciałbym wam przedstawić, zwiększy jeszcze bardziej skuteczność waszego łowienia, skuteczność waszych analiz i podejście do kolejnych wypraw wędkarskich. Jest to nic innego jak robienie notatek wędkarskich. Można robić takie notatki samemu i wypisywać na przykład w wielu dostępnych notatnikach, ale ja znalazłem aplikację. Nazywa się ona Rejestr Połowy. Została zrobiona przez naszego tutaj kolegę wędkarza z Polski. I aplikacja ta pozwala dodać wpis odnośnie gatunku ryby, który mamy tutaj przedstawione, wybrać sobie rybkę, zapisać jej długość, wagę, datę połowu, łowisko, na którym została złowiona, godzinę, przynętę oraz pogodę. Tak naprawdę w tej zakładce pogoda jesteśmy w stanie wpisać sobie swoje dodatkowe informacje. Sam autor mówi, że będzie na bieżąco uaktualniał tą aplikację. Natomiast później mamy możliwość wejścia do katalogu i obejrzenia naszych zdobyczy, okazów i przeanalizowania, kiedy brały, na co, w jakich warunkach pogodowych, przy jakim ciśnieniu, przy jakiej temperaturze, czy była fala na wodzie, czy też nie było. Te wszystkie informacje i im więcej tych informacji będzie, tym lepiej będziemy w stanie analizować nasze kolejne szanse na powodzenie i co w danym dniu może rybom smakować. Polecam robienie notatek, bo to też jest wędkarski rozwój. W dzisiejszej części najlepszych wędkarskich patentów to już wszystko. Mam nadzieję, że spodobały Ci się one. Jeśli tak, to daj lajka pod filmem. Jeśli jesteś nowy na kanale, wciśnij subskrybuj i obok po prawej stronie ten dzwoneczek, a będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach. Dzięki za oglądanie, dzięki za odwiedziny. Pozdrawiam wszystkich i oczywiście połamania.